Cześć, z tej strony Mateusz. W dniu dzisiejszym chciałbym z wami porozmawiać na temat Apple Watchy, ale nie chciałbym się już skupiać na tych najnowszych zegarkach, które Apple zaprezentowało na swojej ostatniej konferencji, bo chciałbym w zasadzie wszystkie smartwatche od Apple zebrać do kupy i powiedzieć wam w tym poradniku, którego Apple Watcha powinniście wykupić. Bo jak już możecie mnie trochę znać, ja raczej nie wychodzę z założenia, że ile masz pieniędzy, to ładuj i kupuj najdroższy sprzęt, no bo nie, tak to nie działa. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, to obejrzyjcie ten film do końca. I jeśli będziecie zainteresowani zakupem swojego Apple Watcha, niezależnie jaki model wybierzecie, to sprawdźcie najpierw linki, które umieściłem w opisie tego filmu, ze względu na to, że w tych sprawdzonych, zaufanych sklepach, w których ja sam kupuję, często są po prostu fajne, promocyjne ceny na produkty Apple, więc być może się zdarzy, że w naprawdę dobrej cenie ustrzelicie jakiegoś swojego Apple Watcha i oszczędzicie przy tym trochę pieniędzy. I słowem wstępu trzeba jasno powiedzieć, że Apple w ciągu ostatnich lat zrobiło sporo dobrego, aby spopularyzować tak naprawdę gadżety pod postacią smartwatchy. I mówię to zupełnie prywatnie i trochę się z tego cieszę, ze względu na to, że im więcej osób z na przykład mojego otoczenia będzie miało takiego Apple Watcha, tym ja bardziej będę mógł wykorzystać potencjał swojego. Chodzi na przykład o funkcję walkie-talkie, która naprawdę bardzo fajnie działa, służy do takiego szybkiego komunikowania się, ale jak się komunikować ze znajomymi, którzy no nie mają w ogóle tych zegarków. Także teraz oferta Apple, która ma zarówno te tańsze modele, naprawdę przystępne cenowo i te droższe, takie dla najbardziej wymagających, jest myślę kompletna i wszystkich powinna zadowolić. I zaczniemy sobie od tego najtańszego sprzętu, ale od razu wam powiem, na dzisiejszy dzień nie opłaca się już kupować niestety tych pierwszych zegarków do drugiej generacji włącznie. Czyli zaczynamy tak naprawdę to zestawienie od Apple Watcha trzeciej generacji. To już jest sprzęt, który lata świetności ma za sobą, to trzeba przyznać, natomiast zupełnie nie wykreślałbym go z listy tych zegarków, które można śmiało kupić. To jest jeszcze zegarek tej starej konstrukcji, 38 albo 42 mm. Tutaj od razu też wam dodam, że te 38 mm spokojnie dla kobiet powinno wystarczyć, natomiast ten większy model zawsze raczej biorą panowie i zawsze to też zalecam właśnie tej grupie odbiorców, ze względu na to, że ktoś ma po prostu większą dłoń, większy kciuk, to jest w stanie po prostu cały zegarek zasłonić, co jest bez sensu. Polecam wam z doświadczenia brać po prostu ten większy model. Ten zegarek powinniście dostać spokojnie poniżej 1000 zł i ja nawet przyjmuję, że za 800, może 700 zł powinniście kupić teraz na jakichś promocjach wersję 38, no a za 900, 1000 zł powinniście mieć wersję 40 mm. Przynajmniej ja w takich cenach w ogóle rozważałbym zakup tego zegarka, bo jeśli on będzie drożej kosztował, to lepiej inwestować już w inne modele, o których później będę mówił. Natomiast co dostaniecie kupując ten zegarek? To jest na pewno sprzęt, urządzenie, które dostarczy wam wielu informacji do fitnessu, czyli jak biegacie, uprawiacie jakieś sporty, chodzicie na siłownię, to to może być po prostu bardzo fajna, jakby taka rozbudowana opaska sportowa, która dodatkowo oczywiście będzie miała inne funkcje pod tytułem dzwonienie z zegarka, otrzymywanie powiadomień i tak dalej, ale nie będzie już też siłą rzeczy wyposażona w te najnowsze, najlepsze funkcje. No i sama konstrukcja jest w ogóle też wodoodporna, więc śmiało go można zabrać na basen, znaczy śmiało, no jak zalejecie go, to oczywiście gwarancja tego nie uwzględnia, więc spokojnie, ale kiedy tam włożycie po prostu gdzieś rękę do wody i nawet będziecie z nim kąpać, to nic nie powinno się stać. No a za działanie tego zegarka odpowiada procesor S3, okej, on też lata świetności miał za sobą, ale spokojnie na nim się da odpalać normalnie aplikacje, one będą może wczytywały się trochę dłużej niż zwykle, także mówiąc krótko, jak poniżej 1000 zł znajdziecie tą wersję 40 mm, to wszedłbym w nią pod warunkiem, że nie wymagacie właśnie tych największych funkcji, najnowszych funkcji, no i bardziej go chcecie do takich zadań fitnessowo połączonych z powiadomieniami, otrzymywaniem powiadomień z iPhone'a. No i teraz przechodzimy do następnych zegarków i powinienem mówić o Watchu 4, o Watchu 5, ale nie mogę ze względu na to, że Apple ostatnio pokazało Watcha SE, czyli taką budżetową wersję, która idealnie tutaj nam po prostu wciska klin i mówi: popatrzcie na mnie, ja jestem dobrą propozycją. Czy tak faktycznie jest? Nie wiem, ciężko się jakby tutaj po jednej stronie określić, bo dla wielu osób to będzie w ogóle strzał w dziesiątkę, to będzie genialny wybór, natomiast dla niektórych może nie być to do końca dobry wybór z powodu braku kilku istotnych rzeczy, które były m.in. w Watchu 5, czy są aktualnie w Watchu 6. I tutaj mi na przykład chodzi o czujnik do pomiaru EKG, chodzi mi też tutaj o ten czujnik z Watcha 6 do analizy natlenienia krwi. Dodatkowo w tym modelu brakuje tego Always on Display, czyli nie mamy tej cały czas podświetlonej tarczy, ale jest na przykład procesor S5, czyli ten sam, który miał Apple Watch 5. W związku z tym generalnie trzeba przyznać, że ta konstrukcja to jest takie
połączenie Apple Watcha 4 oraz 5. No i nie jest też przypadkiem, że tak naprawdę on skasował oba tamte zegarki, Apple je od tak wyrzuciło z oferty i coraz ciężej będzie je kupić, ale do tego jeszcze może przejdziemy. Natomiast skupiając się na tym Watchu SE, tutaj otrzymujecie już nową konstrukcję, 40 oraz 44 mm, czyli jakby ta wersja dla kobiet oraz panów, tak przynajmniej ja to charakteryzuję. No i z drugiej strony, oprócz tych kilku rzeczy, których nie wymieniłem, macie wszystkie te pozostałe funkcje tutaj dostępne. W związku z tym to wydaje się naprawdę zegarek kompletny, który spokojnie posłuży przez kilka dobrych lat. On w przeciwieństwie do trójki, on spokojnie będzie cieszył się tymi aktualizacjami jeszcze przez co najmniej 4-5 lat. Tak myślę, że Apple będzie to prowadzić. Natomiast trójka raczej swój żywot zakończy za rok albo nawet za dwa. No i tutaj to wszystko otrzymujecie od 1300 zł za oczywiście tą mniejszą wersję bez LTE, bo jeśli chcecie tą większą jeszcze z LTE, no to zapłacicie kilkaset złotych więcej. Natomiast mówimy zawsze o tych bazowych cenach. I tak jak zaznaczałem na początku filmu, to są oczywiście ceny normalne, bo w różnych sklepach, tych, które też linkuję, są ceny promocyjne, więc warto to sprawdzać, warto to śledzić, bo można oczywiście zawsze uszczelić jakiś rabat, który pozwoli nam zaoszczędzić po prostu trochę pieniędzy. Natomiast do brzegu, jeśli nie wymagacie przede wszystkim tych funkcji zdrowotnych, tych najnowszych, do pomiaru EKG, natlenienia krwi, to myślę, że to będzie dla Was strzał w dziesiątkę. Nie bez przypadku Apple właśnie zastąpiło Watcha 4, bo stwierdziło, że wiele osób po prostu może mieć gdzieś tam te funkcje. No są na przykład młodzi, nie potrzebują tego, nie przejmują się tym, ale chcą mieć powiadomienia, chcą móc dzwonić i tak dalej, i tak dalej. I to dla takich osób jest naprawdę bardzo dobra konstrukcja. Szczerze mówiąc, gdybym nie miał tej czwórki, bo to jest czwórka, a nie piątka, to kupiłbym właśnie tego SE. Mając czwórkę, no średnio mi się opłaca, tym bardziej jak miałbym piątkę, to już w ogóle by mi się nie opłacało wymieniać na tego SE. No więc jeśli macie w okolicach tego 1000 zł, może trochę więcej i myślicie właśnie, żeby wejść w taki świat Apple, ale nie potrzebujecie tych najnowszych funkcji, to może zamiast tej trójki kupicie sobie tego SE, bo on po prostu będzie też dłużej wspierany, no i ma już nową konstrukcję, nowsze funkcje, także wydaje mi się, że to będzie lepszy wybór, no chyba, że po prostu tylko patrzycie na te funkcje fitnessowe, nie interesuje Was reszta, no to ta trójka też będzie dobra i nie będziecie musieli po prostu przepłacać. No i teraz musiałbym z Wami porozmawiać na temat Watcha 5 oraz 4, ale ciężko jest o tym rozmawiać, bo tak jak Wam wspominałem, SE to jest tak naprawdę ich połączenie, w związku z tym Apple, nie chcąc zabijać swojego nowego produktu, musiało tamte usunąć z oferty, aby nie robić po prostu dla niego żywej konkurencji. O ile konfrontacja SE z czwórką wypada raczej lepiej na korzyść SE, oprócz tego, że nie ma po prostu czujnika do EKG, no to reszta jest taka sama albo po prostu lepsza. W związku z tym między wyborem SE a czwórką wybieracie zawsze SE. Więc jeśli chcecie mieć to podświetlenie na ekranie i chcecie mieć jednak te EKG, a znajdziecie takiego Watcha 5, powiedzmy w okolicach 1600 zł, 1700 zł, no to pomyślałbym nad dopłatą właśnie do tego zegarka, zamiast kupować po prostu SE. Ja wiem, że to jest strasznie zagmatwana sprawa, ale tak jak Wam mówiłem, Apple tak poszerzyło ofertę, że teraz jest dostępnych tak naprawdę 5 zegarków na rynku, które kupicie w różnych sklepach. One będą się oczywiście wyprzedawać, będą schodzić z magazynów, natomiast na tę chwilę, jak będziecie chcieli jeszcze przez kilka najbliższych tygodni zrobić takie zakupy, to spokojnie wszystkie w zasadzie te zegarki dostaniecie, także trzeba się mądrze zastanowić. Czyli raz mówiąc, w czwórkę raczej bym się nie pchał, piątkę jak najbardziej bym wchodził, jeśli też znajdziecie ją w dobrej cenie. No i jeśli będziecie potrzebować dodatkowe bajery typu to podświetlenie ekranu oraz EKG. Natomiast jeśli z kolei macie nieograniczony budżet i macie do wydania powiedzmy te 2 czy 3 tysiące na wersję stalową raczej, no to można iść w Watcha 6. To jest zegarek, który no spokojnie Wam wystarczy na dobre 3, 4, może nawet 5 lat fajnego funkcjonowania. Natomiast jest to zegarek wyposażony w szybki procesor S6, ma tutaj najnowsze czujniki do pomiaru tych różnych rzeczy zdrowotnych typu EKG, natlenienie krwi i tak dalej. Jest w stanie wykrywać upadki, ma ciągle aktywny wysokościomierz, barometr. No mówiąc w skrócie, on jest naprawdę napakowany tutaj technologią, ale to nie zmienia faktu, że to nie jest rewolucyjna konstrukcja. W związku z tym, jeśli macie czwórkę i piątkę, to nie wiem, czy pchałbym się już teraz w wymianę na tą szóstkę. Może jeszcze bym poczekał rok i wymienił po prostu na siódemkę. Ja chyba tak zrobię nawet z tym Watchem i nie będę go po prostu teraz wymieniał na szóstkę, bo nie używam tych wszystkich zdrowotnych funkcji, aby w ogóle mieć sens nosić je na ręce. I tak samo raczej wytrzymam bez tego całego podświetlenia ekranu. Ale z drugiej strony, gdybym teraz stał przed wyborem właśnie swojego pierwszego smartwatcha, a miałbym do wydania do 2000, to chyba bym poszedł właśnie w tą najnowszą, najlepszą wersję, bo ona faktycznie tutaj gwarantuje bardzo dużo funkcji, będzie wspierana przez długi czas,
No i to jest tak naprawdę jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy smartwatch na rynku. Także jak widzicie, wybór smartwatcha nie jest prosty. Musicie się na spokojnie zastanowić, co Wam tak naprawdę najbardziej odpowiada, na czym Wam, na jakich funkcjach najbardziej zależy. Także mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem z tym wyborem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Możecie też pisać do mnie na Instagramie, wtedy indywidualnie spróbuję Wam pomóc. No i też sprawdzajcie te linki w opisie tego filmu, gdzie po prostu te ceny na produkty Apple są niższe. Często są po prostu na promocjach, także warto tam kupić. Ode mnie to już na tyle. My widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!